Wrzesień dla wielu z nas kojarzy się z ciężką traumą. Budziki dzwoniące o godzinach, w których nawet najwięksi guru pokroju Roba Gryna śpią jeszcze smacznie pod pierzynką. Lecimy, 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 lecimy po swoje. Całkowity chaos organizacyjny, komunikacja miejska, która 10 rok z rzędu nie jest przygotowana na wzrost o 7000% liczby pasażerów. Znamy te obrazki doskonale i wszyscy wiemy, że wrzesień w przeciętnej polskiej szkole albo październik na uczelni to jest okres, w którym przetrwają tylko najsilniejsi. Ci, którzy wakacje spędzili na ścisłej diecie, czytając poradniki survivalowe i oglądając Szkołę Przetrwania Beara Gryllsa. Oh my goodness. W tym materiale postaram Ci się jednak pokazać, że chociaż to wszystko prawda, to był w naszej historii i to wcale nie tak bardzo odległej wrzesień jeszcze bardziej hardkorowy i to taki, który odcisnął się nie tylko na psychice osób żyjących w tamtym czasie, ale całej naszej świadomości jako narodu. Chodzi oczywiście o 9 miesiąc roku 1939, w którym 21 lat po odzyskaniu naszej niepodległości ponownie byliśmy zmuszeni ją oddać na rzecz naszych sąsiadów. Jak wiesz doskonale z całej masy materiałów na tym kanale, historię zawsze warto rozpatrywać w kontekście. Jest to szczególnie ważne w przypadku tego filmu, ponieważ poświęcę tutaj uwagę pojedynczemu wycinkowi, pojedynczego epizodu trwającej w sumie 6 lat wojny, która ostatecznie politycznie, społecznie albo gospodarczo zaangażowała prawie każde państwo na świecie. System edukacji niczym chirurg pochyla się nad II wojną światową i wyciąga to, co zdaniem bardziej lub mniej mądrych panów w okularach albo soczewkach kontaktowych jest najbardziej istotne dla młodego obywatela Polski. Także zapamiętaj, że czerpanie z wiedzy o II wojnie światowej jako takiej na podstawie tego materiału albo w ogóle na podstawie samej kampanii wrześniowej jest jak wyłączanie meczu piłkarskiego po losowaniu stron przez kapitanów drużyn albo wychodzenie z kina po skorzystaniu z toalety przed seansem. Zacznijmy od tego, że w 1939 roku sytuacja na arenie politycznej w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej była tak rozgrzana, że gdyby Jowisz upuścił na teren ziemi jajko, to zanim by je podniósł, miałby już gotową i elegancko ściętą jajecznicę. Ustalony po I wojnie światowej na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego nowy układ granic w Europie Środkowo-Wschodniej radził sobie z problemem agresji i zapędów terytorialnych w regionie w podobny sposób, jak para kontrolerów biletów radzi sobie z pociągiem Kiboli Arki Gdynia. Już w momencie wprowadzania Traktatu Wersalskiego w życie, połowa elity politycznej w Europie spodziewała się powrotu konfliktu zbrojnego. Agresywna polityka Niemiec, objawiająca się w latach 30. na przykład zgłaszaniem roszczeń terytorialnych na zmianę z zajmowaniem terytoriów, sprawiła, że pod koniec dekady coraz mniej osób miało co do tego złudzenia. Chociaż jak to zawsze bywa, z trudną rzeczywistością zawsze pozostają tacy, którzy całkowicie ją odrzucają. Jakby twarda polityka wąsatego sąsiada zza Odry sama w sobie nie była dostatecznym sygnałem do obaw i dyskomfortu, po drugiej stronie łokciami rozpychała się inna potęga, która coraz śmielej myślała o pomalowaniu całego świata na czerwono. Z perspektywy czasu możemy dodatkowo stwierdzić, że te dwie aspirujące siły polityczne były na bardzo silnym kursie kolizyjnym i po prostu musiało dojść między nimi do konfrontacji, wcześniej albo później. Z takiej perspektywy pozycja polskiego państwa leżącego po środku tych dwóch sił, w sensie po prostu geograficznie położenie Polski, mogło dawać podobne poczucie bezpieczeństwa, co jazda Deutico na zderzenie czołowe z lotniskowcem HMS Królowa Elżbieta. Właściwie HMS Królowa Elżbieta albo HMS Queen Elizabeth. Angielski. Słuchaczem. Sam akt agresji, którą zaliczamy jako historyczny początek wojny światowej, poprzedziły liczne drobne incydenty i prowokacje, mające za zadanie rozmycie odpowiedzialności za powstanie konfliktu i upozorowanie sytuacji, w której niemiecka napaść na Polskę wygląda jak samoobrona, albo przynajmniej rozsądny krok poprzedzony analizą SWOT. Najsłynniejszy z takich incydentów wydarzył się w Gliwicach, gdzie niemieccy żołnierze Luftwaffe. Gdzie niemieccy żołnierze, przebrani w cywilne ubrania, dokonali napaści na tamtejszą niemiecką radiostację, pozorując udział w tym Polaków. Chociaż dla polskiego rządu i w ogóle dla polskiego społeczeństwa wiarygodność tej prowokacji przypominała wiarygodność nauczyciela, który próbuje dostać się do grupy klasowej na Facebooku, pisząc do pani przewodniczącej Jojo Ziomczyńska MG do grupy, to i tak dzięki bardzo sprawnej propagandzie niemieckiej ten i inne incydenty stały się oficjalnym pretekstem do rozpoczęcia przez Niemcy działań wojennych przeciwko Polsce. Pretekstem może nie w oczach Europy, oj hopa,
czy świata, ale na pewno w oczach niemieckiego społeczeństwa. Bo warto pamiętać o tej często pomijanej perspektywie, że przeciętnemu pracującemu w fabryce Volkswagena Hansowi trzeba było wytłumaczyć, dlaczego jego kraj rozpoczyna wojnę światową i to 20 lat po zakończeniu poprzedniej. To doprowadza nas właśnie do 1 września, kiedy to o 4:45 bez oficjalnego wypowiedzenia wojny wojska niemieckie zgodnie z planem Fallweiss, i ta nazwa z jakiegoś powodu jest istotna z punktu widzenia nauczycieli i wydawców podręczników, dlaczego to pozostaje tajemnicą, uderzyły na Polskę. Niemcy, nie wiedząc do końca czego się spodziewać, wzięli się za kampanię wrześniową z prawdziwym rozmachem. Bo już w pierwszych dniach wojny front, czyli obszar działań wojennych, gdzie dochodziło do starć, potyczek albo wymiany ognia, rozciągnął się na odległość kilkuset, a później ponad 1000 kilometrów. Niemieckie założenia, zawarte właśnie w tym całym Fallweiss, czyli po prostu planie, zakładały rozciągnięcie nielicznych sił polskich i całkowite zajęcie kraju w przeciągu 14 dni. Ostatecznie, jak wiemy i co stało się jasne niedługo po rozpoczęciu wojny, nie udało się tego dokonać. Zawdzięczamy to między innymi naprawdę bohaterskim czynom pojedynczych oddziałów i determinacji wojskowej takich obrońców jak na przykład armii na Westerplatte czy broniących Wizny, ale i tak zajęcie kraju naszych rozmiarów w przeciągu tygodni i tempo, w jakim Niemcom udało się zajmować kolejne tereny, świadczy o absolutnej dominacji wojska Wehrmachtu nad naszymi krajowymi siłami. Nie jest to żadne psioczenie na nasz kraj, organizację Wojska Polskiego czy cokolwiek innego. To jest po prostu stwierdzenie faktu. Weźmy pierwszy z brzegu przykład, czyli wspomniane już przeze mnie Westerplatte. Znajdująca się tam infrastruktura wojskowa była jednym ze strategicznych punktów obronnych naszego kraju. A jednak w dniu wybuchu wojny, już na dzień dobry, stacjonujący tam żołnierze w liczbie nieco ponad 200 ludzi musieli bronić się przed bombardowaniem z okrętów wojennych, atakiem armii złożonej z ponad 3000 żołnierzy, a później jeszcze dodatkowo nalotami samolotów. I o ile ten stosunek sił dawał Wojsku Polskiemu szansę na zapisanie się w historii za sprawą bohaterskich obron, to nic poza tym i nie można było realnie mówić o szansach na zwycięstwo, czy nawet na honorowe zremisowanie. Aż nie powinno dziwić, że właśnie takich bohaterskich akcji, symboli i wydarzeń, które podkreśla się przy okazji kampanii wrześniowej, jest naprawdę sporo. Patrząc chronologicznie, po pierwsze właśnie walka żołnierzy z placówki Westerplatte, którzy pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego i jego zastępcy, czyli kapitana Franciszka Dąbrowskiego, przez tydzień bronili cel, który w niemieckim planie miał zostać zajęty w przeciągu trwania przeciętnej kartkówki na początku zajęć. Innym przykładem z tego samego okresu jest obrona placówki Poczty Polskiej w Gdańsku, której zdobycie zajęło Wehrmachtowi kilkanaście godzin bardzo nieprzyjemnej walki w warunkach miejskich. 3 września Francja i Wielka Brytania, które do tej pory zachowywały się w podobny sposób co uczeń, kiedy nauczycielka pyta klasy, kto chce się podzielić swoimi przemyśleniami na temat lalki, zdecydowały o wywiązaniu się z obietnicy złożonej wcześniej Polsce i wypowiedziały wojnę III Rzeszy, a właściwie pozostawiły Hitlerowi ultimatum, które niestety nie okazało się zbyt skuteczne. Możliwe, że to dlatego, że brzmiało ono mniej więcej tak. Albo III Rzesza zaniecha agresji i wycofa się z terytorium Polski i wtedy Anglia i Wielka Brytania nic nie zrobią i będą udawać, że Polski nie ma i w ogóle tematu nie było. Albo III Rzesza nie zaniecha agresji i nie wycofa się z terytorium Polski i wtedy Anglia i Wielka Brytania też nic nie zrobią i też będą udawać, że tematu nie ma. Nie mam ochoty być w tym materiale jakoś szczególnie uszczypliwy w kierunku naszych zachodnich sojuszników, bo wydawcy podręczników i narracja, nazwijmy to polsko-centryczna, Polska górę! Dostatecznie dosadnie rozlicza ich za pokazanie w trakcie kampanii wrześniowej całkowitej bierności. Warto jednak krótko zwizualizować sobie to przerażające, tak bardzo, że aż zabawne zachowanie na króciutkim kalendarium. I wiem, że po pierwsze miało być tylko o wrześniu, a po drugie jakiekolwiek daty u większości z nas wywołują reakcję podobną do wypicia koktajlu złożonego z surowego jajka i gruzu z budowy, ale proszę cię, tym razem skup się, bo naprawdę warto. No więc tak, w lutym 1921 roku pomiędzy Francją a Polską zapada umowa o wzajemnej pomocy militarnej w razie jakiejkolwiek agresji na którąkolwiek ze stron. Umowę w imieniu swoich krajów podpisują ministrowie spraw zagranicznych Eustachy Sapieha i Ariste Brandt. W razie gdyby ktokolwiek z polityków francuskich czy polskich miał wątpliwości, umowę tą potwierdzono w polsko-francuskim traktacie gwarancyjnym z roku 1925. W dokumencie, który słowo gwarancja ma w swojej nazwie. 25 sierpnia 1939 roku, niecały tydzień przed początkiem września, będącego tematem tego odcinka, pomiędzy Wielką Brytanią a Polską zapada porozumienie podpisane przez naszego ambasadora i ministra spraw zagranicznych Anglików tym razem. Przewiduje się w nim wzajemną, pełną pomoc zbrojną w razie agresji niewymienionego z nazwy europejskiego mocarstwa. Jakby dla któregoś z polityków brytyjskich nie było jasne z kontekstu o co chodzi, tajny aneks precyzuje dodatkowo, że tak naprawdę
naprawdę chodzi w sumie o Niemców. Następna karta z tego kalendarza to gwóźdź programu. Zwrot fabularny, którym nasi sojusznicy w kompleksy wpędzają nawet Stephena Kinga i sprawiają, że Alfred Hitchcock przestaje nagrywać swoje filmy. 12 września 1939 roku odbywa się posiedzenie Najwyższej Rady Wojennej francusko-brytyjskiej z udziałem najważniejszych decydentów z obu państw, polityków i wojskowych. Decydują oni solidarnie, aby zapomnieć wszystkie obietnice złożone Polsce. Część z nich złożonych dosłownie miesiąc wcześniej. Matko Bosko, mówię, co się stanęło? Zamiast podejmowania jakichkolwiek działań, Francuzi i Brytyjczycy decydują się umocnić swoje własne granice i rozpocząć szeroko zakrojoną organizację wojskową. Jednym słowem, zero konkretów, chociaż formalnie wypowiedzieli oni wojnę Niemcom 3 września. Ktoś mógłby powiedzieć, że okej, nasi sojusznicy zachowali się no po prostu chamsko, ale ciężko oczekiwać, że ktoś obroni twój kraj za ciebie. I jest w tym nawet trochę racji, ale warto zdawać sobie sprawę, że wszystkie plany, te teoretycznie planowane w gabinetach spodziewających się agresji niemieckiej polskich wojskowych, jak i te faktycznie wdrożone w trakcie walk z Niemcami przez polskich dowódców działających już w terenie, zakładały nadejście pomocy sojuszniczej, zwłaszcza pomocy francuskiej. A co no? Ale zostawiając już naszych sojuszników, chichot losu sprawił, że dokładnie tego samego dnia, kiedy oni decydowali o tym, że przez najbliższe miesiące w Europie zorganizują sobie wspólny Netflix and Chill, 12 września 1939 roku odbyła się także inna konferencja, niemiecka. Autoritären Tendenzen mit Korruption, Lüge und Populismus. Na zjeździe wojskowym prowadzących III Rzeszę polityków dochodzą oni do nieco innych wniosków i planują sobie oni na najbliższe tygodnie całkowite unicestwienie państwa polskiego oraz zagładę polskich warstw przywódczych. Pierwsze 2 tygodnie oporu naszego krajowego wojska może nie tyle zrobiły na Niemcach jakieś szczególne wrażenie, to zawsze jest temat do interpretacji, ale na pewno utwierdziły Niemców, że nie ma za bardzo co z nami rozmawiać i trzeba Polskę po prostu wyburzyć i postawić ją od nowa po swojemu. Tutaj bardzo mocny wpływ miały także głosy radzieckie, które właśnie to samo postulowały. Przynajmniej z punktu widzenia inteligencji i struktur wojskowych, Niemcy chcieli po prostu zacząć od totalnego zera. Drugi tydzień września był już okresem, w którym wojska niemieckie prowadziły oblężenie stolicy, czyli Warszawy, a polskie dowództwo raz po raz zmieniało nazwy cofających się wojsk, bo te nadane im tydzień wcześniej były już po prostu nieaktualne. Doszło do kilku prób kontrofensywy, jak na przykład bitwa pod Bzurą, będąca jednocześnie największym starciem w całej kampanii wrześniowej i tym wyjątkowym momentem, w którym to wojska polskie, dowodzone w tym przypadku przez generała Tadeusza Kutrzebę, nie broniły swoich pozycji, a atakowały wroga i miejscami nawet zdobywały tereny zajmowane przez Niemców. To znaczy, dalej jest to element wojny obronnej, no ale tak jak pewnie wiesz, najlepszą obroną jest atak. A może nie najlepszą, ale czasem atak jest obroną. Filozofia wojenna Puchacza. Pod koniec drugiego tygodnia września główny wysiłek Wojska Polskiego polegał jednak na realizacji planu, za którego sprawą chyba pierwszy raz myśląc o historii Polski usłyszysz cokolwiek związanego z Rumunią. Plan obronny na czarną godzinę opracowany przez polskie dowództwo polegał na wycofaniu się na południowy zachód właśnie przez tereny Rumunii. Takie działanie miało umożliwić dalszą mobilizację wojskową, zdobycie czasu na reakcję dla sojuszników, tego potrzebowali naprawdę sporo, bo ponad rok, i dodatkowo utrudnienie Niemcom doprowadzenie zaopatrzenia, takiego jak prowiant czy paliwo dla oddziałów, które gonią Polaków aż do Rumunii. I plan ten w połowie września mógł nawet dla niektórych wydawać się dobry. Część osób mogła nawet myśleć, że coś działa. Wojsko polskie było w odwrocie, dokonywało ewakuacji i raczej nikt nie miał złudzeń co do faworyta w starciu polsko-niemieckim, ale realizacja planu działała w sposób w miarę skoordynowany. Sporo oficjeli politycznych zyskało względne bezpieczeństwo i znalazło nawet czas na zabezpieczenie majątkowe Banku Polskiego dzięki transportu rezerw złota właśnie na teren Rumunii. Plan ten może nawet faktycznie byłby dobry na dłuższą metę, gdyby nie pewien mały, a właściwie ogromny, bo zajmujący 22 440 000 km2 szkopuł, jakim był Związek Radziecki i jego agresja na Polskę 17 września. A co no? Kiedy do walki z Polakami dołącza nasz sąsiad ze wschodu, to szanse na jakąkolwiek zorganizowaną obronę z niewielkich zjeżdżają do poziomu, który sprawia, że Rów Mariański wstydzi się nawet podejść i zagadać. Koncepcja obrony Przedmościa Rumuńskiego okazała się całkowitą klęską, gdyż wszystkie siły tam zgromadzone zostały prawie momentalnie rozbite przez Armię Czerwoną, której nikt się po prostu nie spodziewał, a pogłębiający się chaos na froncie zachodnim uniemożliwił już wcześniej ustanowienie jakiejkolwiek innej skutecznej linii obronnej. Wobec faktu agresji sowieckiej i kapitulacji Lwowa 22 września, niedobitki polskich oddziałów dzielą się na mniejsze pododdziały, którym co prawda dalej zdarzy się nawet przypadkiem wygranie jakiejś potyczki lub odbicie miasta, jak to się stało w Krasnobrodzie po szarży 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich.
Wow! Ale jednak wszystkie te wysiłki są nieskoordynowane i w sumie beznadziejne. 28 września Niemcy ostatecznie zdobywają Warszawę. Dzień później upada jeden z bardziej popularnych celów wycieczek szkół podstawowych, czyli Twierdza Modlin. 2 października kapitulują obrońcy Pomorza, a formalnie cała wojna kończy się 6 października, kiedy to po bitwie pod Kockiem zbroń złożą oddziały samodzielnej grupy operacyjnej po lesie. Jeszcze tego samego dnia Adolf Hitler publicznie w trakcie konferencji zaproponuje Francji i Wielkiej Brytanii pokój, pod warunkiem, że oba te kraje uznają rozbiór Polski i stwierdzą, że jej terytorium należy po prostu podzielić pomiędzy III Rzeszą a ZSRR, a Polski to w sumie nigdy nie było. Propozycja zawarta w mowie Hitlera została jednak ku zaskoczeniu wszystkich odrzucona i stało się to w przemówieniu Neville'a Chamberlaina w Izbie Gmin, które odbyło się po Tygodniu Namysłów, w trakcie którego politycy brytyjscy i francuscy zastanawiali się, na ile mogą wmówić swojemu społeczeństwu, że Polska to tylko wymysł ich świadomości i nigdy takiego kraju tak naprawdę nie było. Ale na szczęście okazało się, że jednak nie mogą. Kampania wrześniowa kosztowała nasz kraj bardzo, bardzo wiele, co nie powinno być jakimś wielkim zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że zakończyła się zniknięciem naszego kraju z mapy świata na kolejne 6 lat. W samej wojnie obronnej, według szacunków Biura Odszkodowań Wojennych, w walkach z Wehrmachtem zginęło około 66 tysięcy polskich żołnierzy i oficerów i grubo ponad 100 tysięcy zostało rannych, a ponad 500 000 trafiło bezpośrednio do niewoli. Jeśli szukamy sukcesów, albo przynajmniej okej skutków września 1939 roku, to ponad 80 tysięcy żołnierzy, oficjeli, inteligencji, wojskowych, wysokiego szczebla razem z rodzinami udało się ewakuować do krajów sojuszniczych razem ze sprzętem wojskowym. Nie są to osiągnięcia, które trzeźwo myślący strateg uznałby za okazję do otwierania szampana, ale w sytuacji całkowitej beznadziei warto je w takim podsumowaniu uwzględnić. Za względny sukces można też uznać fakt, że wnioski wyniesione ze starć z Niemcami i Rosjanami były przez polskich dowódców przekazywane dowództwu francuskiemu i brytyjskiemu. Dzięki temu, poza oglądaniem Netflixa i pielęgnowaniem wzrostu swoich winorośli, zachodnie dowództwo mogło studiować taktykę niemieckiej wojny zaczepnej oraz wojny błyskawicznej, tak zwanego Blitzkriegu, który w Polsce nie sprawdził się do końca i nie był też do końca prowadzony w takiej formie, jak miało to miejsce we Francji później. No ale w sumie i tak studiowanie taktyki wojennej Niemców nie dało za wiele dowództwu francuskiemu, ale nie wyprzedzajmy faktu. I to tyle. Niech ten film posłuży Ci jako ciekawostka, albo przewodnik, albo instrukcja obsługi kampanii wrześniowej, która pozostawiła w naszej świadomości narodowej krater o średnicy Słońca. Wielkie dzięki za to, że oglądasz moje opracowania, materiały, filmy, ogólnie mnie. Życzę Ci znakomitego dnia, wieczoru, nocy i poranka.